Witam Państwa. W tym materiale pokażę, w jaki sposób do utworzonego kursu dodać nowych użytkowników, czyli uczniów. Po zalogowaniu się na platformę Moodle, jestem teraz zalogowany jako zwykły nauczyciel. Po lewej stronie w kokpicie mamy tutaj administrację serwisu. Pokazuje nam się lista kursów i tutaj mamy opcję zarządzaj kursami i kategoriami. Wybieramy tą opcję i teraz po prawej stronie mamy tutaj listę kursów, którymi możemy zarządzać, a po lewej stronie mamy kategorie tych kursów, czyli możemy każdy kurs przypisać do odpowiedniej kategorii. Jeżeli byście Państwo potrzebowali, no to mogę tutaj utworzyć kolejne kategorie, jeżeli byłaby taka potrzeba, ale ogólnie można też w tej pierwszej, czyli w tych ogólnych różnościach. Klikamy sobie na kurs, którym chcemy zarządzać, czyli w tym przypadku projektowanie stron internetowych. I w dolnej części strony pojawiają się informacje o tym kursie. I tutaj mamy taką opcję zapisani użytkownicy. Klikamy na tym polu i widzimy, że na chwilę obecną jest jeden użytkownik dodany, czyli Piotr Dębowski jest jako prowadzący i autor kursu. Natomiast teraz dajemy sobie zapisz użytkowników. Pojawia się takie pole, w którym możemy tutaj wyszukiwać po imieniu i nazwisku takiego uczestnika. Ja utworzyłem sobie takie konto testowe, czyli teraz test wpisuję tutaj i pojawia mi się, że jest imię tester, nazwisko testowy i tu jest adres e-mail. Wybieram sobie to pole. I widzimy, że do listy dodały nam się tutaj te pola. Gdybym sobie tutaj wpisał, powiedzmy, Dębowski, no to widzimy, że pojawia się tutaj Piotr Dębowski z jakimś tam adresem. Mamy dodanych wszystkich użytkowników, których chcemy. Dajemy zapisz wybranych użytkowników. Na liście pojawia się tutaj tester testowy w tym przypadku, rola student, czyli widzimy, że jest on dodany do grupy. Od tego momentu będzie mógł uczestniczyć w zajęciach w danym kursie. W tym materiale to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, aby wszyscy nauczyciele dodali do utworzonych kursów, czy też w momencie po utworzeniu kursu trzeba sobie dodać tych użytkowników. Wszyscy uczniowie, którzy byli w dzienniku elektronicznym, mieli tam podany adres e-mail, są już wprowadzeni do dziennika. Jeżeli ktoś miałby problem z zalogowaniem się, to też bardzo proszę o kontakt. Dziękuję, do widzenia.